Witam Was w kolejnym odcinku Wademekum Myśliwego. Dziś zapraszam Was na spotkanie w kole łowieckim Dzik w Gorlicach. To właśnie tu przyjechaliśmy, gdzie wieją wiatry i są piękne góry. Ale po co? Po to, żeby się spotkać z wyjątkową osobą. Z człowiekiem, który, mógłbym powiedzieć, na łowiectwie zęby zjadł. Nasz gość, a bardziej to my tu jesteśmy goście, czyli nasz gospodarz, łowiectwem zajmuje się od ponad 50 lat. Kto to taki? Chodźcie do środka, zobaczycie. No i właśnie, chciałem właśnie teraz przedstawić już oficjalnie mojego gościa, a bardziej to ja jestem gościnnie na tych terenach, dr Tadeusz Kubacki. Dzień dobry. Witamy. Witamy. Dziś z panem doktorem chcemy porozmawiać na temat selekcji. Na temat selekcji jeleni. W tym odcinku, ten cały odcinek poświęcimy wiedzy, którą pan doktor będzie chciał przekazać, po to, żebyśmy wiedzieli, jak postępować. Liźniemy trochę historii gatunku. Dowiemy się też tak naprawdę, na co zwrócić uwagę przed strzałem. Nie będziemy mówić o tym, jak oceniać po strzale, ale będziemy się zajmować dzisiaj tematyką typowo przed strzałem. Więc mógłbym powiedzieć, doktorze, zaczynajmy. Witam Państwa bardzo serdecznie. No cóż, kryteria selekcji, które obowiązują myśliwych, a którzy już mają 3-letni co najmniej staż łowiecki, to najwyższe stadium wtajemniczenia łowieckiego. Stąd znajomość tej sztuki jest ogromnie, ogromnie ważna. Proszę Państwa, chcąc omówić selekcję, to co Pan powiedział już o selekcji jelenia czy sarny, dobrze byłoby jednak wrócić do podstawowego pytania. Cóż to jest selekcja? Otóż nie znajdziecie Państwo w żadnych ustawach ani rozporządzeniach definicji tego pojęcia. Jest to po prostu rzecz taka, polegająca na tym, aby myśliwi dobrali do reprodukcji osobniki i pozostawili w łowisku osobniki najlepsze, które dadzą ewentualnie przyszłości pokolenia mówiące o dobrej jakości danego osobnika. Zatem rodzi się kolejne pytanie. Cóż to jest jakość osobnicza? Otóż są to dwie cechy dla myśliwych bardzo ważne. Waga tuszy i masa poroża. To dwie, jeżeli te dwa elementy są bardzo dobre, generalnie mówimy o jakości osobniczej. Proszę Państwa, chcąc mówić o selekcji, trzeba by troszkę jednak wstąpić o kwestii historii. Otóż praktycznie rzecz biorąc, rodzina jeleniowatych jest bardzo liczną rodziną. Jest to gatunek holoarktyczny. Właściwie występuje wszędzie, z wyjątkiem Antarktydy i Australii, ale chociaż w XIX i XX wieku introdukowano jelenie do Australii. I to jest gatunek bardzo liczny. Niemniej jednak trzeba sobie jasno powiedzieć, że protoplastą rodziny jeleniowatych jest rodzina piżmowcowatych. Piżmowcowatych. Gatunek niezwykle ciekawy z uwagi na to, że po pierwsze ma trzykomorowy żołądek, a po drugie, o dziwo, nie posiada poroża, tej drugocennej cechy płciowej, tylko ma potężne kły, które wystają mu z górnej szczęki. I dziś, po wielu latach, po milionach lat, ewolucja jelenia doszła do tego stopnia, że badania paleontologiczne mówią nam o tak zwanym prajeleniu. Jeleniu olbrzymim, którego poroże przekracza 50 kg, a rozłoga, powtarzam, rozłoga, czyli najbardziej oddalone punkty od poroża, przekracza ponad 4 metry. Stąd trudno sobie wyobrazić, żeby taki jeleń żył w lesie. Musiałby krakowiaka tańczyć między drzewami, żeby się zmieścił ze swoim porożem. Stąd pierwotnie jeleń był mieszkańcem lasostepu.
to człowiek, zmieniając step na pola uprawne, wpędził go do lasu, automatycznie nastąpiła zdecydowana redukcja tego poroża. Dziś mamy poroże jelenia. Proszę zwrócić uwagę, jak na wstępie powiedziałem, mamy 37 gatunków i podgatunków. Systematycy się sprzeczają, niektórzy zaliczają podgatunki do gatunków i odwrotnie, ale to nieważne. Proszę zwrócić uwagę, w naszym kraju mamy jelenia szlachetnego. Cóż to znaczy ta nazwa? Otóż proszę sobie wyobrazić, że jeleń europejski, ten szlachetny, to jedyny gatunek z 37, który budowę swojego poroża kończy koroną. Żaden inny tego nie ma. Inne mają rozgałęzienia dichotomiczne, nie przypominające właśnie korony. I stąd ta nazwa piękna, jeleń szlachetny. Gdybyśmy popatrzyli, proszę Państwa, na nasz kraj z perspektywy, gdzie jeleń jest gatunkiem spotykanym właściwie wszędzie, to jakość osobnicza jelenia ze strony wschodniej jest dużo lepsza niż zachodniej. Wystarczy porównać masę tuszy łani Sudetów, to zobaczycie Państwo, że ona jest bardzo mizerna. Łanie z Bieszczad mają ponad 130 kg, tyle ile byk ma w Sudetach. A zatem różnica gigantyczna. Proszę Państwa, w drodze ewolucji jelenie zostały podzielone na dwie grupy. Jelenie Starego Świata, naukowcy to nazywają grupę Plesiometacarparia, i jelenie Nowego Świata, Telemetacarparia. Rzecz bardzo ciekawa. Dla Państwa mogę tylko powiedzieć, że do jeleni Starego Świata z naszych gatunków zaliczamy jelenia europejskiego szlachetnego i Daniela. Natomiast z innych rejonów wszystkie podgatunki i gatunki jelenia azjatyckiego, taki jak maral na przykład, należą do tej grupy i jeden amerykański, najważniejszy, wapiti. To są jelenie Starego Świata. Natomiast jelenie Nowego Świata, czyli Telemetacarparia, o którym mówiłem, my mamy tu łosia i sarnę i mamy, proszę Państwa, renifera oraz wszystkie gatunki amerykańskie z wyjątkiem wapiti. No i problem pozostaje, skoro jest taki podział, to powinniście Państwo wiedzieć, przynajmniej dla Was praktyków, jakie są różnice między jedną grupą a drugą. Tych różnic jest bardzo dużo, ale ja dla praktyki uważam, że dobrze byłoby wiedzieć cztery podstawowe. Po pierwsze, pierwsza rzecz to pojawienie się możdżeni, czyli tak zwanych nasad na czaszce, które później nakładają odpowiednio poroża. U jeleni Starego Świata, u osobników męskich, pojawiają się te możdżenie, proszę Państwa, między 6. a 8. miesiącem życia u cielaków. U jeleni Nowego Świata pojawiają się między 4. a 6. miesiącem. To jedna cecha. Druga cecha różniąca te dwie grupy to uzębienie. Otóż u jeleni Starego Świata stałe zęby pojawiają się między 28. a 31. miesiącem. U jeleni Nowego Świata między 11. a 14. miesiącem. Trzecia cecha, proszę Państwa, dotyczy pierwszego poroża. Otóż u jeleni Starego Świata, czyli u naszego Daniela i jelenia z naszych rodzimych gatunków, pierwsze poroże pojawia się w 2. roku życia. U jeleni Nowego Świata w 1. roku życia. U sarny, prawda? No i wreszcie jest, proszę Państwa, czwarty element, który powinniście wiedzieć, to różnica w budowie kończyny. Otóż 4. i 5. para kości śródpalców i śródręcza w drodze ewolucji przesunęła się do góry na kość długą, stąd jeleń nie odbija szpil. Zauważyliście Państwo, to jest bardzo ciekawe. Tych różnic jest jeszcze bardzo dużo, ale wydaje mi się, że te są najważniejsze. Proszę Państwa, znając zatem już kwestię dotyczącą podziału jeleni na te dwie grupy, należałoby się przyjrzeć budowie i charakterystycznej samego poroża. Co dzieje się z porożem, patrząc na osobnika? Załóżmy, mamy dzisiaj do omówienia jelenia. Otóż o tej porze, teraz koniec stycznia, początek lutego, na czaszce u jelenia osobnika męskiego pojawiają się możdżenie, prawda? A zatem zaczyna się coś, co rośnie.
I rzecz polega charakterystyczna. W momencie, kiedy te nasady, ten możdżeń przebije skórę, rozpoczyna się w organizmie ich niesamowita rzecz. Mianowicie działaniem przysadki mózgowej pojawia się hormon, który nazywa się somatotropiną. Hormon wzrostu. I on rozpoczyna wzrost. Proszę Państwa, mówiąc najogólniej, wzrost poroża to nic innego jak kość. Ale ta kość, o dziwo, jest bogato unerwiona i bogato unaczyniona. Niesamowita rzecz. I teraz mamy, proszę Państwa, w pierwszym porożu, generalnie rzecz biorąc, ten moment, kiedy osobnik nakłada pierwsze poroże. Klasyczne poroże u jelenia w pierwszym porożu to szpicak. Ale szpicak, który nie posiada róży, natomiast wybitnie cechy genetyczne, jeżeli ma, szpice na końcu się rozdwajają. Mówimy o tak zwanych szpicakach koronnych. To jest niezwykle ciekawa rzecz, sygnalizująca nam, że jako selekcjonerzy mamy do czynienia z ogromną perełką genetyczną. Szpicak koronny. Proszę Państwa, ten proces wzrostu odbywa się aż do praktycznie przez parę miesięcy, aż do lipca. W przypadku pierwszego poroża do sierpnia, a nawet zahacza o wrzesień. Stąd jeżeli zaczynamy sezon łowiecki od 21 sierpnia, miejcie Państwo na uwadze to, że byki w pierwszym porożu nie mają czasu jeszcze, żeby wytrzeć to poroże, czyli poroże wzrastające, które jest potraktowane tak zwanym scypułem, odpowiednią skórą, która chroni przed uszkodzeniem, on nie ma czasu, a zatem zasada jest prosta. Jeleń w pierwszym porożu ma prawo chodzić do końca września w scypule, żebyśmy go nie potraktowali jako osobnika selekcyjnego. Chorego, absolutnie. On się nie mieści w czasie i to sobie musimy zdać sprawę. Proszę Państwa, problem następny polega na tym, że pod koniec wzrostu poroża odzywa się drugi hormon, przeciwny, testosteron. Hormon, który zawojował świat, nawet i sportowców, jak Państwo wiecie, że na bazie testosteronu robione są wszystkie anaboliki, tak zwane dopingi. To jest rzecz niesamowita. I tutaj trzeba sobie zdać sprawę, że ten testosteron w gruncie rzeczy zaczyna hamować rozwój poroża. Co powoduje w organizmie? Ano to, że zamyka światła naczyń krwionośnych w porożu. I poroże przestaje rosnąć. Wrócić warto uwagę, proszę Państwa, na ten okres wzrostu, że poroże rośnie wierzchołkowo. Cóż to znaczy? W przeciwieństwie do pustorogich, albo inaczej krętorogich, gdzie rogi rosną u podstawy. Proszę zwrócić uwagę, że u wszystkich pustorogich najgrubsze są u podstawy, u nasady, a idąc do przodu, one coraz tracą swoją grubość. Jeleń inaczej ma tak zwane poroże wierzchołkowo. Mówiąc krótko i najprościej, lapidarnie, wzrasta mu każdy człon do końca, wzrasta później kolejne elementy i tak dalej, i tak dalej. Swój wzrost kończy, proszę Państwa, elementem korony. Już mówimy o osobnikach dorosłych. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o kwestię jelenia szlachetnego, kończy korony. Te korony mogą być różne, proszę Państwa. Najpiękniejszą, najbardziej taką odpowiednią, szanującą jest korona kielichowa. Na czym ona polega? Że z jednego odgałęzienia na tyce odchodzą minimum 3 odgałęzienia. Może być ich więcej, ale minimum 3. Mówimy o koronie kielichowej. Może być korona kielichowo-widlicowa. Jeżeli kielich jest, poniżej są jeszcze 2 widlice. Mogą być widlice dwukondygnacyjne, 2 widlice rozłożone na wysokościach. Tych form koron jest dosyć dużo, ale warto o brzydkich koronach powiedzieć, bo to Państwo w selekcji będziecie mieli. Korona dłoniasta, spłaszczona w jednej płaszczyźnie, a najbardziej brzydka jest kotwicowa. Kiedy mamy wygięte w formie kotwicy korony, które w gruncie rzeczy w wycenie medalowej takiemu bykowi przyznaje się punkty ujemne. Proszę Państwa, sam
samo poroże jest ewenementem w gruncie rzeczy, bo proszę sobie wyobrazić, że to, co bykowi narasta w ciągu o pewnych kilku miesięcy, on se nawet nie zdaje sprawy. On se zdaje sprawy wtedy, kiedy rozpoczyna się zwiększenie stężenia testosteronu we krwi. To, co mu rosło na głowie, zaczyna go swędzić, mówiąc językiem potocznym. Mhm. I zaczyna wtedy odpowiednio wycierać, czyli rozrywać scypuł na różnych krzewach drzew i krzewów. Mówimy o tak zwanym procesie otwierania scypułu. Proszę Państwa, bardzo prosto zrobiono doświadczenie. A może powiem wcześniej, od czego zależy ubarwienie poroża? Od czego? Proszę zwrócić uwagę, że są trzy podstawowe elementy, które są bardzo ważne przy barwie poroża. Mianowicie obecność drzew i krzewów w środowisku, pora dnia, czyli słońce, konkretnie światło i typ i rodzaj gleby. To są trzy elementy. Niemcy zrobili bardzo proste doświadczenie. Wsadzili takiego jelenia, który kończył wzrost swojej tyki, do terenów, do hangaru, gdzie nie było ani ziemi, ani krzewów, ani drzew, ani światła. Efekt wytarcia poroża wytarł, ale poroże było kremowo-białe i już nie zmieniło swojego wyglądu, czyli można powiedzieć krótko, że z chwilą, kiedy odsłania scypuł poszczególne fragmenty kości, one się zabarwiają. I te fragmenty scypułu, proszę Państwa, jak nazywamy w języku łowieckim? Chorągwiami. One czasami zwisają, robią niesamowite wrażenie, bo resztki farby, czyli tej krwi, która jest w naczyniach krwionośnych, ona się rozlewa na głowę osobnika i jeżeli przeciętny Polak spotka takiego jelenia, który jest w trakcie wycierania tego scypułu, to wzbudza litość, bo coś temu jeleniowi się stało. Jemu się nic nie stało, oprócz tego, że go hormony gniotą. I to jest cały problem, jaki on ma. Natomiast jest zupełnie zdrowy. No i wtedy, w tym momencie, kiedy wyciera scypuł, zaczyna się problem konkurencji. Jeleń se zdaje sprawę, że coś mu na głowie urosło. I to jest problem. Zaczyna po prostu w tych kolegów, którzy chodzili w chmarze z nim razem, do tej pory już nie lubić. Już nie darzy ich sympatią. Jakby dla szpanu, jakby dzisiaj młodzież powiedziała, pokazuje wszystkim swoim przeciwnikom, słuchajcie, popatrzcie, co ja mam na głowie. I za chwilę, jak mi ktoś podskoczy, to ja to odpowiednio wynagrodzę. I dlatego się musimy z tym liczyć, że w momencie, kiedy jeleń wyciera scypuł, on jest gotowy do zapłodnienia. Ale chciałaby dusza do raju, ale raj jest gdzie indziej. To łania decyduje o tym, kiedy to wszystko nastąpi. W terenach górskich mamy to mniej więcej od połowy września do połowy października. I generalnie rzecz biorąc, proszę zwrócić uwagę, że łanie, proces owulacji, czyli jajeczkowania, oestrusu tak zwanego, pojawia się u osobnika łani 6 do 9 tygodni po wycieleniu, czyli po urodzeniu cielęcia, prawda? Oczywiście jest to proces, jak mówię, generalnie. I tu warto by było jedną rzecz powiedzieć. To, co robili farmerzy, doszli do wniosku, hodując jelenie, a hodowle zamknięte jelenia na świecie jest bardzo dużo. Proszę sobie wyobrazić, że łanie, które ważą powyżej 75 kg, rodzą osobniki męskie. A łanie poniżej osobniki żeńskie. Niezwykle ciekawa rzecz w hodowli zamkniętej. Generalnie rzecz biorąc, a zatem widzimy te kwestie. I tutaj macie Państwo dla przykładu zrzut renifera, prawda? Brak krzewów. Jakie jest poroże? Szaropopielate, nieciekawe. Natomiast w naszych warunkach, przy tego rodzaju wartościach, zwróćcie Państwo uwagę, że mamy poroże od ciemnego brązu, kawy z mlekiem, aż do prawie czarnego, jeżeli weźmiemy bieszczadzkiego jelenia. No i warto by było, proszę Państwa, jeszcze omówić kwestię dotyczącą nazewnictwa. Od pewnego czasu obserwuję bardzo niepokojące zjawisko. Trochę wulgaryzowania języka łowieckiego, który jest tak piękny, że naprawdę warto się na tym pochylić. I ja, szkoląc myśliwych w okręgu nowosądeckim,
zwracam na to szczególną uwagę, a napiętnuję szczególnie wszystkich leśników po wyższych studiach. I oni wiedzą doskonale, że ja im tutaj nic nie puszczę, jeżeli ten język nie będzie perfekcyjny, bo taki powinien być generalnie. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli ktoś strzela pierwszego byka, załóżmy w piątej po rożu, to nie mówi, że to jest piąta głowa, bo byk ma jedną głowę. Jak już ją zwali, to już ją nie podniesie. Tylko ubolewać nad tym trzeba. Mówimy o porożu. Piąte, szóste, siódme, ósme, dziesiąte porożu. To Niemcy mówią pierwszej, drugiej, trzeciej głowie. Coraz częściej pojawia się to w książkach, w literaturze także. I to jest element trochę niebezpieczny, bo w gruncie rzeczy nie oddaje nasze tradycje łowieckie, jakie mamy. Proszę Państwa, proces gotowego poroża po wytarciu, jak Państwo wiecie, myśliwi doskonale wiedzą, że zaczyna się od dolnej partii, jest to róża, oczniak, nadoczniak, opierak i wszystko, co jest powyżej opieraka, wchodzi w zakres koron. I tutaj mamy do czynienia z kwestią, o której później może powiem, selekcji. Mamy do czynienia z bogatą rzeczą, a mianowicie styką, która generalnie rzecz biorąc może służyć do różnych rzeczy. Proces rykowiska nie będę omawiał, bo to każdy właściwie myśliwy doskonale wie, ale wiecie, że to jest misterium w przyrodzie i my zdajemy sobie sprawę jako myśliwi, że musimy ten moment rykowiska przeżyć. Jest to coś, co nas elektryzuje, no i nawet gdyby się wszystko paliło, to porządek straży musi być. Tak samo i myśliwi wiedzą, gdyby się walił świat, oni do łowiska muszą zdążyć, żeby posłuchać ryków. Każdy głos jelenia to jest, proszę Państwa, pewna forma odzwierciedlenia pozycji socjalnej osobnika. Byk stadny, który ma harem, kilka lub kilkanaście łani, którą pilnuje cały ten harem, generalnie daje znać o sobie i wzywa na pojedynek swoich mniejszych, młodszych kolegów, których poroże no, nie jest jeszcze tak imponujące. No i wtedy oczywiście, jeżeli ta walka się odbywa, łanie się przyglądają no i wybierają. Nie sądźcie Państwo, że łanie tak lecą na każdego spotkanego byka. O nie, to też jest pewna inteligencja tych pań, które wybierają delikwenta i z nim chcą mieć potomstwo w przekazaniu całych cech. Więc głos po walce, głos triumfu, zwycięstwa, byk stadny ogłasza wszem i wobec, że każdy tu rządzi. Proszę Państwa, okres rykowiska to piękne. Można by poświęcić cały program na ten temat, poczynając od kiedy byk zaczyna ryczeć, jak to się wszystko przedstawia, jaki ma głos i tak dalej, i tak dalej. Jednak skupmy się na tym, że ten moment, kiedy byk raz do roku tylko i wyłącznie ma tą przyjemność w przeciwieństwie do człowieka. No Państwo sobie wyobrażacie, gdyby natura była inna i skąpiła gatunkowi Homo sapiens takiej rzeczy, to jakby przyszło rykowisko u gatunku Homo sapiens, to na rynkach mężczyźni by chrapali, prawda? Więc to byłaby rzecz niesamowita. Ale to jest przyroda. W związku z tym byk ma jedno tylko na głowie, przekazanie cech męskich. W związku z tym, jak strzelicie pierwszego byka i zobaczcie mu żołądek, tam nie ma nic. Traci 20% masy swojego ciała. Prawo zachowania gatunku dla niego jest tak ważne, że się nic innego nie liczy. I chwała mu za to. Oczywiście, proszę Państwa, w okresie rykowiska nie wszystkie jelenie, od razu łanie zostają zapłodnione. Generalnie proces owulacji może zostać powtórzony przez kolejne 18 dni. Ten oestrus, czyli jajeczkowanie, odbywa się co 18 dni. I czasami Państwo możecie posłyszeć byka, który ryczy w listopadzie. Ktoś powie, no zgłupiał, byk ryczy tak, bo łania się grzeje, trafił na trop grzejącej się łani, stąd jeszcze na tyle ma zdolność do rozmnażania, że po prostu podąża za tą łanią, dając jej sygnał, że ją trzeba jeszcze ewentualnie zapłodnić. I to są problemy natury. Natomiast pod koniec już grudnia stężenie testosteronu w organizmie jest tak słabe, że żywotność plemników jest już beznadziejna. Po prostu doprowadza do tego, że w pewnym momencie w gruncie rzeczy przychodzi taki moment, że na sygnał przysadki mózgowej tworzy się hormon somatotropina i ona powoduje
rozpoczęcie procesu zrzucania tego poroża. Czyli poniżej róży następują tak zwane komórki kości, których wielkość się rozrzedza. No i w pewnym momencie dochodzi do tego, że ta tyka pod wpływem własnego ciężaru albo uderzona może odpaść, prawda? Jelenie Starego Świata, czyli u nas, to cośmy powiedzieli na wstępie, bez jeleń i Daniel, po zrzuceniu poroża chodzą około 2 tygodnie bez poroża. Bez poroża. A łoś, który należy do jeleni Nowego Świata, chodzi 3 miesiące bez poroża. Więc od tego momentu zaczyna się proces wzrostu poroża i tak dalej. I ten cykl się powtarza. Proszę Państwa, w przyrodzie o tyle jest cały szereg zjawisk niesamowitych, że jest jeden jeleń, który dwukrotnie w ciągu roku nakłada i zrzuca poroże. Jeleń azjatycki, tak zwany jeleń Milu, do XVIII wieku taką nazwę miał, a dziś ma ojca Dawida, zakonnika, który będąc w cesarstwie chińskim zobaczył za murem chińskim stado jeleni. Tych jeleni ojca Milu, którego nauka już 2000 lat temu uznała za wyginięcie. I praktycznie celem odwrócenia tej całej sytuacji, potwierdzenia, że to jest ten sam gatunek dla wskrzesiciela tego gatunku, zmieniono nazwę z jelenia Milu na ojca Dawida. Oczywiście, proszę Państwa, nawet przeniesienie Daniela, tego jelenia ojca Dawida do ogrodów zoologicznych, do zmian środowiska, nie wpłynęło ujemnie na to. On w dalszym ciągu składa, dwukrotnie nakłada i rzuca poroże. No i jest jeszcze jeden wyjątek. Proszę Państwa, oto renifery karibu. Renifer ma zarówno samce, jak i samice nakładają poroże. To są te wyniki. Warto również, proszę Państwa, powiedzieć, nim przejdziemy do kwestii selekcji, z czego właściwie składa się samo poroże. Proszę zwrócić uwagę, mam tutaj wycinki z różnych części tyk. Prawda? Zwróćcie Państwo uwagę na dwie warstwy. Ta zewnętrzna warstwa, charakterystyczna, bardzo zbita, nazywa się kompakta. Zbite kości, prawda? A ta porowata, o dużym świetle, spongioza. I gdybyście Państwo gdziekolwiek przecięli, czy to podkład podłużny, czy poprzeczny, takie warstwy zawsze możemy ewentualnie spotkać. Generalnie rzecz biorąc, to jest niezwykle ciekawa rzecz, bo jak mówię, jest to proces kości. Takie elementy, proszę Państwa, które w gruncie rzeczy wydają nam się podstawowe, to dla przypomnienia, żebyście Państwo wiedzieli. Proces wzrostu i zrzucania poroża jest u wszystkich gatunków jednakowy, zarówno u podgatunków, jak i gatunków, tylko że się zmienia w czasie. Wszystko zależy od krain geograficznych i od długości geograficznej, ale generalnie to wszystko jest w czasie. Ja bym wstępnie zainteresowanych może na tym zakończył, natomiast może przeszlibyśmy do selekcji.